Film ten powstał dzięki EA Game Changers. Sul, witajcie na kanale SimsWiki, jestem Tobiasz i zapraszam Was do przeglądu trybu budowania i kupowania z 10 pakietu rozgrywki The Sims 4 Wystrój Marzeń. Zapraszam. Zacznijmy od trybu budowania. Ten tryb przyniesie nam 3 pary nowych drzwi i jedną tapetę. Nie jest to co prawda wiele, ale uwierzcie mi, tryb kupowania nadrobi straty. W sekcji wygoda znajduje się aż 7 normalnych łóżek. Oraz 4 łóżka piętrowe w różnych stylach. Jedna zwykła sofa i 2 kanapy. Trzy krzesła, jeden stołek barowy i 3 fotele. No i oczywiście 2 zestawy sof modułowych razem z dopasowanymi do nich szeslongami, które również można modyfikować. The Sims 4 Wystrój Marzeń przyniósł nam również 2 pełne zestawy kuchenne razem z 2 piekarnikami do zabudowy, 2 płytami kuchennymi i 2 piekarnikami na blat. 2 stoły do jadalni oraz 5 stolików. A do tego możemy doliczyć aż 5 biurek. Do łazienki zawitały 2 nowe wanny i 2 nowe umywalki. W sumie doszły 34 dekoracje, w tym dywany, lustra, obrazy, szpargały czy zasłony. Drugim najważniejszym punktem są modułowe meble. Dostaliśmy ich aż 2 zestawy, czyli w sumie ponad 30 pojedynczych części. Dostaliśmy również namiot do zabaw dla dzieci. Aby z blaskiem zakończyć ten przegląd, do gry doszły 4 lampy sufitowe. Jedna lampa biurkowa, jedna lampa podłogowa i jedna lampa ścienna. To by było na tyle z dzisiejszego przeglądu The Sims 4 Wystrój Marzeń. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o obiektach i ich ilości. Jeżeli materiał się spodobał, będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie łapkę w górę. Jeżeli kanał się spodobał, zachęcam Was do zasubskrybowania, aby w przyszłości dostawać powiadomienia o nowych filmach. To by było na tyle, ja się z Wami żegnam, na razie i cześć!